Jest taki dzień, kiedy mury najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce stają otworem przed młodszym pokoleniem. 18 marca maturzyści z całej Polski mieli szansę odwiedzić SGH i zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Co Wielkoróżowa jest w stanie zaoferować przyszłym studentom? SGH, najlepsza uczelnia ekonomiczna od wielu lat i to słyszy się nie tylko w rankingach, widzi się to nie tylko w rankingach, ale także wśród osób związanych bezpośrednio z tą branżą, wśród właścicieli firm, wśród urzędników państwowych oraz wśród znajomych. To ważne, szczególnie w dzisiejszym świecie, żeby nie skupiać się tylko na jednej dziedzinie. Mamy wielu specjalistów wykształconych tylko w danej branży, którzy nie mogą odnaleźć się na przykład w czymś, co wymaga także innych umiejętności. A Szkoła Główna Handlowa jest takim miejscem, które może rozwinąć i zarówno umiejętności, na przykład bardziej ukierunkowane na daną branżę, ekonomię, ale także związane z innymi formami rozwoju. Generalnie siłą tej uczelni, przynajmniej jak dla mnie, jest mnogość organizacji studenckich oraz kół naukowych. Organizacje tak naprawdę prześcigają się w pomysłach na eventy, na konferencje, na projekty. I jest bardzo dużo kół naukowych, stowarzyszeń, organizacji i można robić bardzo dużo. Od tych rzeczy właśnie artystycznych, sportowych, kulturalnych, po rzeczy bardziej merytoryczne i takie, które wprowadzą nas do życia zawodowego lepiej. Pod względem podatkowym, na temat rynków kapitałowych, stosunków międzynarodowych, więc jest w czym wybierać. Jeśli uda mi się tu dostać, będzie duży problem z przybytkiem. Od przybytku w tym wypadku głowa rozboli. Przyjechałem z kolegą i z młodzieżą z Wrocławia, z 12 Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego, w której mamy po raz pierwszy klasę akademicką SGH, ale z tego co już wiem, jest decyzja, że w nowym roku szkolnym będzie kolejna. Mamy studentów, naszych absolwentów u Was, a Olimpiada Przedsiębiorczości, czy w ogóle Olimpiada Ekonomiczna, ale Przedsiębiorczości związana z Waszą uczelnią, zrobiła sporą karierę i to zainteresowanie jest naprawdę duże. To też przekłada się na sukcesy w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, czy Olimpiadach w ogóle ekonomicznych. O komentarz poprosiliśmy także wyjątkowego uczestnika Dni Otwartych. Jest mega wesoło, jest mega pozytywnie, po prostu wszyscy zadają mi milion pytań, wszyscy chcą mi się przytulać, robić sobie zdjęcia. I to jest naprawdę urocze, jak się patrzy, że ci ludzie za chwilę tutaj będą razem z nami na uczelni. Być rekinem biznesu, być maskotką tej szkoły, to jest już, jest fun, jest fame.